Wir wollen einige Verse aus Matthäus 14 lesen. Przeczytamy kilka wierszy z Ewangelii Mateusza 14 rozdziału. Vers 22 bis 33. Od 22 do 33 wiersza. Mateusza 14 rozdział od 22 do 33 wiersza. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i że strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przejść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Wir finden in Gottes Wort manchmal Menschen, deren Geschichte einmal vorgestellt wird. W Słowie Bożym znajdujemy opisy takich ludzi, których historia życia jest tylko jednokrotnie przedstawiana. Sagen wir Samuel, dessen Geschichte uns in dem ersten Buch Samuel genannt wird. Na przykład Samuel, którego historia życia jest przedstawiona w pierwszej księdze Samuelowej. Und das, was Gott einmal schreibt, ist absolut wahr. I to, co Bóg tylko raz zapisał, jest absolutnie prawdą. Dann gibt es manche Menschen, deren Geschichte zweimal vorgestellt wird. Ale są też i niektórzy ludzie, których historia w Biblii jest dwukrotnie zapisana. Sagen wir die Geschichte von Josia. Na przykład historia króla Jozjasza. Sie wird uns im zweiten Buch der Könige und auch im zweiten Buch Chronika vorgestellt. Która jest przedstawiona w drugiej księdze królewskiej, jak również też i w drugiej księdze Kronik. Und dadurch sollen uns zwei verschiedene Blickrichtungen auf diese Geschichte gezeigt werden. I tym samym na tą samą historię życia tego człowieka możemy spojrzeć z dwóch różnych kierunków. Dann gibt es sogar selten, aber immerhin, es gibt das, wo eine Person und ihre Geschichte dreimal uns vor die Herzen gestellt wird. Również zdarzają się i takie osoby, chociaż jest to już znacznie rzadsze, że historia ich życia przedstawiana jest aż trzykrotnie. Dazu gehört Hiskia. Do takich ludzi należy król Hiskiasz. Dieser gottesfürchtige König wird uns sowohl in zweite Könige als auch in zweite Chronika vorgestellt. Ten bogobojny król został nam przedstawiony w drugiej księdze królewskiej, w drugiej księdze Kronik. Als auch in diesem mittleren Teil in dem Propheten Jesaja Kapitel 36 bis 39. Jak również też i w tej środkowej części księgi proroka Izajasza od 36 do 39 rozdziału. Das ist schon etwas Besonderes. A to już jest naprawdę coś szczególnego. Aber einzigartig ist, dass uns die Geschichte unseres Herrn und Retters viermal vorgestellt wird. Ale jedyną w swym rodzaju to jest osoba naszego Pana Zbawiciela, którego historia życia jest nam w Słowie Bożym czterokrotnie przedstawiona. Vier Evangelien berichten über das Leben des Herrn Jesus. Cztery Ewangelie opisują życie Pana Jezusa. Man hat gesagt, das sind keine Biografien. Mówi się, że to nie są biografie, sondern Porträts. Ale że to jest już portret. Warum? Dlaczego? Weil bei einer Biografie immer von Geburt bis zum Ende gewisse Stationen unbedingt beschrieben werden müssen.
Dlatego, że w przypadku biografii pewne punkty życia danego człowieka muszą być koniecznie opisane, począwszy od jego narodzin aż do śmierci. Das ist aber bei den Evangelien durchaus nicht der Fall. A w przypadku Ewangelii w żadnym wypadku tak nie jest. Weder Markus noch Johannes berichten uns irgendetwas über die Geburt des Herrn Jesus. Ani Marek, ani Jan niczego nam nie opisują z narodzin Pana Jezusa. Nur Lukas und Matthäus berichten uns etwas über die frühe Kindheit des Herrn Jesus. Tylko Mateusz i Łukasz opisują wczesne dzieciństwo Pana Jezusa. In einer Biografie dürfte das nicht fehlen. A w biografii tego nie powinno nigdy brakować. Und über die Jugendzeit des Herrn Jesus wird uns überhaupt nur ein einziges Ereignis und nur von Lukas berichtet. A jeśli chodzi o lata młodzieńcze Pana Jezusa, to tylko jedno jedyne zdarzenie jest opisane, a to tylko też w Ewangelii Łukasza. Das heißt, Gottes Absicht war es nicht, uns das Leben einfach zu beschreiben des Herrn Jesus von Geburt bis zum Tod. To oznacza, że nie było to Bożym zamiarem, aby tak całkiem po prostu opisywać życie Pana Jezusa od narodzenia do śmierci. Sondern er wollte uns ein Bild von der Herrlichkeit seines Sohnes, der hier als Mensch auf der Erde war, vorstellen. Ale on chciał nam przedstawić obraz wspaniałości jego osoby, jego syna, który tutaj na tej ziemi jako człowiek żył. Und jedes Bild, das er malt, ist ganz anders als das andere. A każdy obraz, jaki mamy namalowany na kartach Słowa Bożego, jest całkowicie inny, różny od drugiego. Und passt doch in wunderbarer Weise zu den anderen. A jednak w cudowny sposób pasuje do pozostałych obrazów. Wir schauen gewissermaßen von ganz unterschiedlichen Richtungen auf den Herrn Jesus. I można powiedzieć, że my spoglądamy na Pana Jezusa z różnych kierunków. Keine Frage, die ersten drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas haben einen eher ähnlichen Blickwinkel. Bez wątpienia trzech pierwszych Ewangelistów, Mateusz, Marek i Łukasz, mają bardzo podobny kierunek patrzenia na osobę Pana. Johannes musste wahrscheinlich 40-50 Jahre warten, bis er sein Evangelium aufgeschrieben hat. Jan musiał oczekiwać mniej więcej 40-50 lat, zanim napisał swoją Ewangelię. Er musste mit ansehen, wie es unter den ersten Christen geistlich schon bergab ging. On musiał już to doświadczyć i widzieć, jak wśród pierwszych chrześcijan już ich życie duchowe zaczęło się staczać w dół. Er sah schon die ersten falschen Lehren, entweder waren sie schon da oder die Vorläufer davon. I on widział już te pierwsze błędne nauki wśród chrześcijaństwa i albo to byli już głosiciele tych nauk, albo to były takie zwiastuny tych nauk. Und vor diesem Hintergrund malt er uns ein Bild von dem Herrn Jesus, das alle anderen Bilder überragt. I on właśnie na takim tle namalował nam obraz Pana Jezusa, który jakże wyraźnie się oddziela od tego ciemnego tła. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist unendlich vielfältig. A chwała Pana Jezusa jest nieskończenie bardzo różnorodna. Und das wird in jedem einzelnen Evangelium deutlich. I to jest dobitnie widoczne w każdej pojedynczej Ewangelii. Und doch hat es dem Geist Gottes gefallen, in jedem Evangelium besonders zwei Herrlichkeiten vorzustellen. A jednak Duchowi Bożemu to się upodobało, aby w każdej Ewangelii co najmniej dwie szczególne cechy chwalebne osoby Pana Jezusa przedstawić. Zwei Seiten, die sich in wunderbarer Weise ergänzen. Dwie strony, które w cudowny sposób się uzupełniają. Und die doch natürlich niemals erschöpfend sein könnten. I których w oglądaniu nigdy nie jesteśmy w stanie całkowicie wyczerpać albo zgłębić. Ich bleib mal bei einen Augenblick beim Johannesevangelium. Zatrzymajmy się chwilę w przypadku Ewangelii Jana. Dieses Johannesevangelium zeigt uns ja bekanntermaßen den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes.
Jak wszyscy to na pewno znamy, ta Ewangelia Jana przedstawia nam Pana Jezusa jako tego odwiecznego Syna Bożego. Schon der Anfang macht das deutlich. Już sam początek tej Ewangelii dobitnie to pokazuje. Im Anfang war das Wort. Gdy czytamy, na początku było Słowo. Also welchen Anfang man sich auch vorstellen könnte. A więc jakikolwiek tylko początek byśmy byli w stanie sobie wyobrazić, er war. To on już był. Weil er ohne Anfang ist, war er an jedem denkbaren Anfang schon existent. Dlatego, że on jest bez początku, to dla nas jakikolwiek tylko początek bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić, to wiemy, że on zawsze był na tym początku. Oder zweites Beispiel in Johannes 19. I drugi przykład pochodzący z Jana z 19 rozdziału. 18. Przepraszam, 18 rozdział. Der Jesus wird gefangen genommen. Czytamy o tym, że Pan Jezus został pojmany. Und in dem Augenblick, wo er sagt, ich bin's. I w tym momencie, gdy on powiedział do tych ludzi, jam jest, müssen diese Menschen alle zu Boden fallen vor seiner Herrlichkeit. Wszyscy ci, którzy przyszli go pojmać, musieli przed jego chwałą paść na ziemię. Er ist wirklich der ewige Sohn Gottes in seiner ganzen Würde und Kraft. On rzeczywiście jest tym wiecznym Synem Bożym w pełni swojej godności i siły. Aber dann gibt es kein anderes Evangelium, was eine zweite Seite des Herrn Jesus in dieser Weise vorstellt. A poza tym nie ma takiej innej Ewangelii, która by drugą stronę chwały Pana Jezusa w taki szczególny sposób przedstawiała. Und ich erinnere noch mal daran, es geht um ergänzende Herrlichkeit. Ja jeszcze raz przypominam, chodzi o tą uzupełniającą chwałę. Es gibt nämlich kein Evangelium, das den Herrn Jesus so dem Wesen nach als Menschen vorstellt, wie das Johannesevangelium. Nie ma drugiej takiej Ewangelii, która by tak dokładnie przedstawiała Pana Jezusa jako człowieka w jego całkowitej istocie, jak właśnie Ewangelia Jana. Vielleicht sagst du, ich habe immer gehört, dass Lukas Evangelium zeigt den Herrn Jesus als Menschen. Może ktoś powie, ale ja słyszałem, że to Ewangelia Łukasza przedstawia Pana Jezusa jako człowieka. Recht so. Masz rację. Aber das Lukas Evangelium zeigt den Herrn Jesus als den Sohn des Menschen. Ale Ewangelia Łukasza przedstawia Pana Jezusa jako Syna Człowieczego. Und das ist letztlich doch ein Titel des Herrn Jesus und nicht so sehr das Wesen des Herrn Jesus. Ale patrząc na to, to ostatecznie jest to prawdziwie tytuł Pana Jezusa, Syn Człowieczy, a nie tak bardzo opisujący Jego istotę. In keinem anderen Evangelium lesen wir zum Beispiel, was wir in Johannes 4 finden. W żadnej innej Ewangelii nie czytamy o tym, co możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. In Vers 6 in der Mitte. W 6 wierszu, druga połowa. Dass er ermüdet war von der Reise. W środku tego wiersza zmęczony podróżą. Der Sohn Gottes kennt keine Müdigkeit und keine Schwachheit. A przecież Syn Boży nie zna zmęczenia ani słabości. Aber jemand, der die Begrenzung der Menschheit bereit war auf sich zu nehmen. Ale ktoś taki, który właśnie tą ograniczoność człowieka był gotowy przyjąć na siebie samego, der kann tatsächlich ermüdet sein. Może być w rzeczywistości zmęczony. Zweites Beispiel in Johannes 19. Drugi przykład z Ewangelii Jana, 19 rozdział. Da hängt der Jesus am Kreuz. Czytamy tutaj o tym, że Pan Jezus wisiał na krzyżu. In den Evangelien werden uns 7 Aussprüche des Herrn Jesus am Kreuz gezeigt. W Ewangeliach mamy przedstawionych 7 wypowiedzi Pana Jezusa, gdy już wisiał na krzyżu. Aber es ist nicht Lukas, es ist Johannes, der den Herrn Jesus wiedergibt mit den Worten. Ale to właśnie nie Łukasz, ale Jan przedstawia nam tutaj Pana Jezusa takimi słowami. Vers 28 am Ende. Które czytamy pod koniec 28 wiersza. Mich dürstet. Pragnę. Der Jesus hatte wirklich Durst. Pan Jezus naprawdę pragnął. Wir mögen geneigt sein, sofort daran zu denken, dass er den Durst nach verlorenen Seelen hatte.
My natychmiast skłonni jesteśmy, aby pod to określenie pragnę podpisywać jego pragnienie, żeby zbawić te zgubione dusze. Oder den Durst danach wieder bei dem Vater zu sein. Albo pragnienie, aby znowu być u swojego Ojca. Und das ist auch wahr. To też jest prawdą. Aber der Herr Jesus zeigt hier, dass auch als der ewige Sohn Gottes am Kreuz nicht über den menschlichen Leiden war, stand. Ale tutaj nam to pokazuje, że Pan Jezus jako ten Syn Boży, wisząc na krzyżu, był ponad tymi ludzkimi cierpieniami. Er hatte seit dem Abend davor nichts mehr zu trinken bekommen. Od wieczora poprzedniego dnia on nie otrzymał niczego do picia. Hatte sechs Stunden dort am Kreuz gehangen. On wisiał na krzyżu 6 godzin. Auch in der heißen Mittagshitze. Również i w tym gorących południowych godzinach. Die in dieser Zeit in Israel schon vorhanden ist. To w Izraelu ta gorącość już w tym okresie roku już w Izraelu występuje. Und er hatte wirklich Durst. I on rzeczywiście pragnął wody. Und zugleich spricht das aus als Erfüllung der Schriften. A jednocześnie wypowiedział to słowo jako wypełnienie pism. Und zeigt damit, dass vollkommen Mensch ist, indem gehorsam ist dem Wort Gottes. I tym samym pokazał, że był doskonałym człowiekiem, gdy był posłuszny Słowu Bożemu. Zwei Seiten der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Dwie strony chwały Pana Jezusa. In dem Evangelium, aus dem wir einen Abschnitt gelesen haben, a z tej Ewangelii, z której my przeczytaliśmy urywek, wird der Jesus auch von zwei Seiten gesehen. Tam też oglądamy Pana Jezusa z dwóch stron. Wir finden das im ersten Vers. Możemy to znaleźć zapisane w pierwszym wierszu, wo es über den Herrn Jesus und sein Geschlecht heißt, gdzie mamy wzmiankowany rodowód Pana Jezusa. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Zuerst wird der Jesus in diesem Evangelium als der Sohn Davids vorgestellt. Najpierw w tej Ewangelii Pan Jezus jest przedstawiony jako syn Dawidowy. Er ist der wahre König, der das Anrecht auf den Königsthron hat. On jest tym prawdziwym królem, który miał jedynie prawo do tronu izraelskiego. Aber es ist sehr bemerkenswert, dass nicht einfach nur ein Anrecht auf den Thron hat. I to jest naprawdę godne zauważenia, że nie tylko miał prawo, aby zasiadać na tym tronie izraelskim, sondern dass von Anfang an der König war. Ale że on od samego początku był tym królem. Die Magier, die aus dem Morgenland aus dem Osten kamen, bo ci mędrcy, którzy przybyli ze wschodnich krajów, fragen in Kapitel 2, Vers 2 nicht, wo ist der Prinz, wo ist der Sohn des Königs? Nie czytamy o tym w drugim rozdziale, w drugim wierszu tej Ewangelii Mateusza, żeby powiedzieli, gdzie jest ten nowonarodzony książę żydowski. Sondern wo ist der König? Oni pytali, gdzie jest ten król. Das heißt, sie haben erkannt, dass der Jesus auch als kleinstes Kind, wie da war, schon der König war. To znaczy, że oni już to rozpoznali, że Pan Jezus od najwcześniejszych godzin swojego życia był królem izraelskim. Kapitel 1 zeigt, dass das Recht hatte, König zu sein durch seine Abstammung. Pierwszy rozdział pokazuje to dobitnie, że on miał prawo być tym królem zgodnie ze swoim rodowodem i pochodzeniem. Kapitel 4 zeigt uns, dass derjenige, der das Recht darauf hatte, moralisch dazu geeignet war. A czwarty rozdział pokazuje, że ten, który był tego pochodzenia według rodowodu, również i miał prawo do bycia królem ze strony moralnej. Wie nämlich die Versuchungen des Teufels in wunderbarer Weise überwunden hat. Dlatego, że on te wszystkie pokusy szatana odepchnął i ostał się przed nimi w cudowny sposób. Kapitel 3 hatte gezeigt, dass wie ein König einen Herold besaß. A trzeci rozdział pokazuje nam wyraźnie, że jak każdy król, on miał również i takiego herolda przed sobą. Kapitel 5 bis 7, die sogenannte Bergpredigt zeigt.
A rozdziały od 5 do 7 w tak zwanym kazaniu na górze pokazują nam dobitnie, dass er auch eine gerechte Verfassung für dieses Königreich, sein Königreich besaß, że on również i był w odpowiednim usposobieniu, aby objąć te panowanie w swoim królestwie. Kapitel 8 bis 12 zeigt, dass er wirklich der vorhergesagte König war. A rozdziały od 8 do 12 rzeczywiście pokazują, że on był tym prawdziwym królem, który był przepowiedziany. Indem er durch die Wunder, die er tat, genau das erfüllte, was zum Beispiel Jesaja 35 vorhergesagt hat. Że poprzez te wszystkie cuda, które on czynił, dokładnie wypełnił to, co było już przepowiedziane na przykład w Izajasza w 35 rozdziale. In diesen 5 Kapiteln vollbringt er 14 Wunder. W tych 5 rozdziałach mamy opisane dokonanych przez niego 14 cudów, die erweisen, dass er vollkommen dieser König war. Które udowadniają to, że on był w doskonałości królem Izraela. Jetzt habe ich ein Kapitel überschlagen. Ale ja opuściłem jeden rozdział. Kapitel 2. Mianowicie drugi rozdział. Kapitel 2 zeigt nämlich, wie dieser König von seinem Volk empfangen wurde. Drugi rozdział pokazuje, jak ten król został przyjęty przez swój naród. Erstens gar nicht. Po pierwsze, w ogóle nie przyjęty. Kein Mensch interessierte sich für ihn in Israel. Kein Mensch interessierte sich für ihn in Israel. Żaden człowiek nie interesował się nim w Izraelu. Und als dann aus der entferntesten Ferne, aus dem Osten solche Magier kamen, i gdy dopiero przybyli do Izraela mędrcy, którzy z bardzo dalekiej wschodniej krainy pochodzili, und dadurch der falsche König in Israel, Herodes, wir haben schon darüber nachgedacht am Freitag, i przy tym przyszli do tego, co żeśmy mówili już w piątek, tego fałszywego, nieżydowskiego króla do Heroda, do Jerozolimy. Als er dann erkunden ließ, was ist es hier, was hat das auf sich mit dem König? I gdy on zdziwiony zaczął się dopytywać, co to ma znaczyć, cóż to jest za król, o którym wy mówicie, da fand man heraus, der muss in Bethlehem geboren sein. To wtedy dopiero nagle stwierdzili Izraelici, że taki król ma się w Betlejemie narodzić. Führte das zur Freude in Israel? Führte das zur Freude in Israel? Czy to stwierdzenie doprowadziło do wybuchu radości w Izraelu? Im Gegenteil, ganz Jerusalem war bestürzt. Nie, przeciwnie, czytamy, że cała Jerozolima była tą wieścią wstrząśnięta. Führte das dazu, dass man den Herrn Jesus angenommen hat? Czy to doprowadziło do tego, że teraz przyjęto Pana Jezusa? Im Gegenteil. Nie, przeciwnie do tego. Herodes hat versucht, ihn umzubringen. Herod starał się zabić go. Das ist das Thema des Matthäus-Evangeliums. Taki jest temat tej Ewangelii Mateusza. Der wahre König kommt, że ten prawdziwy król przychodzi und wird verworfen. I jest odrzucony. Der Höhepunkt ist in Kapitel 12. A ten szczytowy punkt oglądamy w 12 rozdziale, wo der Herr Jesus wieder ein Wunder getan hat, w którym to oglądamy, że Pan Jezus znowu uczynił cuda. Und dann wirft man ihm vor, durch Satan diese Wunder zu tun. I musiał usłyszeć, że to on mocą szatana te cuda dokonuje. Jesus nimmt diese Verwerfung an. Pan Jezus przyjął na siebie tego rodzaju odrzucenie. Und geht, Kapitel 13, an den See. I jak czytamy w 13 rozdziale, on udał się i usiadł nad morzem, pierwszy wiersz. Eine symbolische Beschreibung, dass er jetzt sich an die Nationen wendet. Jest to symboliczny opis tego, że teraz Pan Jezus zwraca się do wszystkich narodów. Aber zuvor, schon am Ende von Kapitel 12, zeigt er, ale już wcześniej, pod koniec 12 rozdziału pokazuje nam, dass er sich wegwendet von dem Volk Israel und jetzt eine neue Familie haben würde. Że on odwraca się od Izraela i oświadcza, że on będzie miał teraz nową rodzinę. Bisher war er durch Blutsverwandtschaft mit seiner Familie verbunden. Dotychczas był tylko przez pokrewieństwo krwi połączony ze swoją ziemską rodziną. Kapitel 12, Vers 47, man sagt ihm, dass seine Mutter, seine Brüder da sind.
W 12 rozdziale, w 47 wierszu czytamy o tym, że ktoś powiedział do niego, że tam jest matka twoja i bracia twoi. Und dann fragt der Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? A na to odpowiadając, Jezus rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to bracia moi? Er weist in Vers 49 auf seine Jünger. I on wskazując ręką na swoich uczniów w 49 wierszu und zeigt, dass jetzt nicht mehr Blutsverwandtschaft zählt. Oświadcza, że teraz już nie liczy się pokrewieństwo według krwi, sondern wer den Willen seines Vaters tut. Ale liczy się ten, który wykonuje wolę Ojca mojego. Eine neue Familie, die aus allen Nationen stammt. Czyli jest to nowa rodzina, która pochodzi ze wszystkich narodów. Und wie kommt man in diese Familie hinein? A jak można znaleźć się w tej rodzinie? Das ist Kapitel 13. O tym mówi nam 13 rozdział. Indem das Samenkorn in das Herz eines Menschen fällt und aufgeht und Frucht bringt. Przez to, że to nasienie wpada do serca człowieka i zakiełkuje i przynosi owoc. Das gilt auch für uns heute. I to również obowiązuje nas dzisiaj. Keiner von uns gehört zur Familie des Herrn Jesus, weil er gläubige Eltern hat. Żaden nie należy do rodziny Pana Jezusa tylko z tego powodu, że miał wierzących rodziców. Heute morgen sind ja auch ein paar Kinder hier oder einige Kinder hier. Dzisiaj wśród nas jest również i kilkunastoro dzieci. Ihr habt bestimmt von euren Eltern schon öfter gehört, du musst dich persönlich bekehren. Z całą pewnością słyszeliście już często od swoich rodziców, że ty musisz się osobiście nawrócić. Du musst dem Herrn Jesus deine Sünden bekennen, damit du sein Schäflein wirst. Ty musisz Panu Jezusowi wyznać twoje grzechy, abyś mógł stać się jego owieczką. Damit du errettet bist und in den Himmel kommst. Abyś był zbawiony i abyś mógł przyjść do nieba. Tu das so früh wie möglich. Uczyń to jak najszybciej, jak najwcześniej. Je länger du damit wartest, umso schwerer tust du dich zu bekehren. Im dłużej będziesz z tym zwlekał, tym trudniej będzie ci nawrócić się. I życzę ci, abyś to jeszcze dzisiaj uczynił, jeśli jeszcze tego w swoim życiu nie uczyniłeś. Ale to obowiązuje nas wszystkich. Każdy z nas musi się nawrócić. Nieważne, czy masz 80 lat, oder 10. Albo może 10. Nun hier haben wir gesehen, dass der Jesus jetzt seinen Blick weitet. I tak mogliśmy temu się przyjrzeć, że Pan Jezus teraz rozszerza swoje spojrzenie. Und das ist genau das, was Sohn Abrahams bedeutet. I to jest dokładnie określenie tego, co żeśmy czytali w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, że był synem Abrahamowym. Nach 1. Mose 12 war Abraham zum Segen für alle Nationen. Zgodnie z pierwszą Księgą Mojżeszową z 12 rozdziałem Abraham stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Und Gott hat dem Propheten Jesaja vorhergesagt in Kapitel 49. A Bóg powiedział przez proroka Izajasza, o czym czytamy w 49 rozdziale, dass der Messias sich umsonst Vers 4 abmühen würde und vergeblich für nichts seine Kraft verzehren würde. Czwarty wiersz. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, czyli to mówi Mesjasz, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Und was ist die Antwort Gottes auf diese Verwerfung des Knechtes Gottes? A jaka jest odpowiedź Boża w stosunku do tego odrzucenia sługi Bożego? Vers 6. O tym mówi wiersz 6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, meine Rettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Szósty wiersz mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Dadurch ist der Segen, den Gott für sein irdisches Volk Israel vorgesehen hatte,
I to z tego powodu te błogosławieństwo, które Bóg przewidział dla swojego ziemskiego narodu izraelskiego, verschoben worden zeitlich. Zostało przesunięte w czasie. Wir haben von diesem Segen in unserem Kapitel in Matthäus 14 gelesen. Myśmy czytali w tym 14. rozdziale Ewangelii Mateusza o tym błogosławieństwie. Beziehungsweise ich meine, es steht in dem Abschnitt bevor dem gelesenen Abschnitt. Mianowicie mam na myśli, że jest to napisane w tym poprzednim urywku przed tym, który żeśmy czytali od 22. wiersza. Der Jesus hat da 5000 gesättigt. Czytamy w 14 rozdziale od 13 wiersza, że Pan Jezus nakarmił 5000 mężów. Das war der Segen, den der Herr Jesus seinem Volk vorgesehen hatte. To było właśnie błogosławieństwo, które Pan Jezus przewidział dla swojego ziemskiego narodu. Aber sie haben ihn verworfen, dadurch musste er in den Himmel zurückgehen. Ale ten naród go odrzucił i to z tego powodu on musiał wrócić z powrotem do nieba. Das haben wir in Vers 23 gelesen, symbolisch, wo er auf den Berg geht. Co mogliśmy symbolicznie oglądać w przeczytanym 23 wierszu, gdy mamy to opisane, że wstąpił na górę. Stattdessen hat er jetzt eine neue Familie, wie wir gesehen haben hier auf der Erde. I tak jak żeśmy to oglądali, on teraz ma na tej ziemi nową rodzinę. Diese ist bildlich gesprochen mit diesem Schiff unterwegs hier auf dieser Erde. I ta nowa rodzina zobrazowana jest w tym obrazie tej łodzi, która znajduje się na tym jeziorze czy na morzu. Das war am Anfang ein gläubiger Überrest aus Juda. Na samym początku była to wierząca resztka pochodząca z Judy. Die elf und dann wieder zwölf Jünger. Tych 11, a potem znowu dołączony został 12 uczeń. Das ist in der heutigen Zeit die Versammlung Gottes. W dzisiejszych czasach jest to zgromadzenie Boże. Und es wird nach der Entrückung wieder ein jüdischer Überrest sein. Ale po pochwyceniu i zabraniu z tej ziemi wszystkich wierzących będzie to ta wierząca resztka, która na tej ziemi będzie pochodziła z Żydów. Der das Zeugnis Gottes hier auf dieser Erde bildet. Która będzie dalej tworzyła świadectwo Boże tutaj na tej ziemi. Davon spricht diese Begebenheit. I właśnie o tym opisuje to zdarzenie. Sie zeigt in erstaunlicher Weise auch die Entrückung. Diese Begebenheit zeigt in erstaunlicher Weise die Entrückung. I w zadziwiający sposób pokazuje ten urywek, to zdarzenie tutaj opisane, to zabranie, pochwycenie ludzi wierzących do nieba. Denn aus der Mitte dieser Mitfahrer im Boot. Dlatego, że spośród tych wszystkich, którzy znajdowali się w tej łodzi i płynęli po jeziorze, wird Petrus auf einmal zu dem Herrn Jesus gerufen. Nagle Piotr jest wzywany, aby przyszedł do Pana Jezusa. Und zwar mit dem Wort komm, Vers 29. A mianowicie tym jednym słowem, które w 20 wierszu mamy zapisane, przyjdź. Genau das wird der Jesus auch uns zurufen, wenn er kommen wird. Dokładnie takim samym zwrotem Pan Jezus się skieruje do nas, gdy przyjdzie po nas zabrać nas do domu ojcowskiego. Darauf warten wir. Właśnie na to oczekujemy. Oder nicht. A może nie? Ist das wirklich die lebendige Erwartung von dir, von mir, dass der Herr Jesus kommt, um uns in den Himmel zu sich zu holen? Czy to rzeczywiście jest w twoim sercu, w moim sercu, takim żywym oczekiwaniem, że Pan Jezus przyjdzie, aby wprowadzić nas do domu ojcowskiego? Wir haben von diesen Winden gelesen, hier während der Schifffahrt. Myśmy czytali o tej wichurze, która rozpętała się w czasie tej podróży łodzią po jeziorze. Und diese Winde kennst du, kenne ich aus meinem, aus unserem Leben. I te wszystkie wichury ty znasz i ja znam ze swojego, z naszego życia. Und wir dürfen aufgrund auch dieser Übungen durchaus diese Erwartung des Herrn Jesus haben. I tylko z tego punktu widzenia patrząc, przechodząc przez te wszystkie doświadczenia, możemy oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Aber schön wäre es, ale piękniej byłoby, wenn wir auch deshalb und vor allen Dingen deshalb den Herrn Jesus erwarten, gdybyśmy z jednego ważniejszego powodu na Pana Jezusa oczekiwali, weil er kommt. Mianowicie tylko z tego powodu, że to On przyjdzie.
Er, der sein Leben für mich in den Tod gegeben hat. Ten, który swoje życie za mnie w śmierć położył. Der aus Liebe für mich gestorben ist. Który z miłości do mnie umarł. Wenn wir bei dem Herrn Jesus sein werden, a gdy będziemy już przy Panu Jezusie, dann werden wir, wie hier bei der Begebenheit, zusammen mit dem Herrn Jesus zurückkommen. To tak jak tutaj czytamy w tym zdarzeniu, razem z Panem Jezusem powrócimy ponownie. Der Jesus kommt nicht allein in das Boot, sondern er kommt zusammen mit Petrus. Pan Jezus nie przybył do tej łodzi samotnym, on przybył do tej łodzi razem z Piotrem. Wir werden zusammen mit dem Herrn Jesus auf die Erde kommen. A więc i my razem z Panem Jezusem przyjdziemy ponownie na tą ziemię. Und in dem Moment, wo er in das Schiff steigt, ist der Wind vorbei. I od tego momentu, gdy on wkroczył do łodzi, czytaliśmy, że wichura się uspokoiła. Nach der Entrückung wird es furchtbare Drangsalzeiten hier auf der Erde geben. A po pochwyceniu wszystkich wierzących na tej ziemi rozpętają się przerażające czasy ucisków. In seiner prophetischen Rede in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus. I w swoim proroczym przemówieniu zapisanym w 24 rozdziale tej Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział, dass es solche Zeiten noch nie gegeben hat. Że tego rodzaju czasy jeszcze nigdy na ziemi nie były. Aber wenn er dann zurückkommt, wird diese Drangsalzeit zu Ende sein. Ale gdy on przyjdzie ponownie razem z nami, ten okropny czas ucisków zakończy się. Und stattdessen wird der Segen ausbrechen, der in den Versen 34 bis 36 in unserem Kapitel beschrieben wird. I rozpocznie się ten okres błogosławieństwa, który jest tutaj opisany w tych wierszach nieprzeczytanych od 34 do 36. Das ist das tausendjährige Reich und der Segen dieses Reiches. A tutaj mamy zobrazowane w tych wierszach to tysiącletnie królestwo i błogosławieństwo, jakie w tym królestwie będzie panowało. Wir können aber diese Begebenheit auch praktisch für uns anschauen. Również możemy na to zdarzenie opisane w tym 14 rozdziale w bardzo praktyczny sposób dla siebie samych zastosować. Und das wollen wir jetzt noch tun. I chcielibyśmy jeszcze z tej strony się temu zdarzeniu przyjrzeć w dniu dzisiejszym. Wir hatten davon gesungen, dass unsere Zeiten in der Hand Gottes sind. My śpiewaliśmy o tym, że czas naszego życia jest w ręce Bożej. Und dass es schwere Tage geben kann und auch gute Tage. I że w tym okresie czasu mogą być też i dni trudne, jak również i dobre. Aber er ist da. Ale wiemy zawsze, on jest z nami. Genau das merken wir in diesem Begebenheit. Dokładnie to samo zauważamy w tym zdarzeniu. Wir hatten Freitag oder Samstag gesehen schon, dass der Herr Jesus die Jünger nötigen musste, in das Schiff zu steigen. Już w tych dniach rozważania Słowa Bożego w piątek albo w sobotę wspominaliśmy o tym, że Pan Jezus musiał przymusić tych uczniów, aby oni weszli do tej łodzi. Der Herr Jesus hatte die Jünger benutzt, um ein Wunder zu vollbringen. Pan Jezus używał swoich uczniów, aby dokonać wielkiego cudu. Und der Herr benutzt auch dich und mich, jeden von uns. I Pan również używa ciebie i mnie, czyli każdego z nas, um sein Werk hier auf dieser Erde auszuführen. Aby wykonywać swoje dzieło tutaj na tej ziemi. Ich hoffe nicht, dass du meinst, der Dienst sei etwas für ganz besondere Leute, Brüder vielleicht nur, die in der Öffentlichkeit stehen. Mam nadzieję, że nie masz takiego mniemania, że służbę dla Pana mają wykonywać ci bracia, którzy w publiczny sposób są na mównicy widoczni. In Epheser 4 sagt der Apostel Paulus. W Efezjan, w 4 rozdziale, czytamy słowa apostoła Pawła. In Vers 7. W 7 wierszu. Jedem einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Efezjan 4, rozdział 7, wiersz. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jedem einzelnen. Każdemu pojedynczemu z nas. Bist du kein einzelner, der zu dem Herrn Jesus gehört? Czy ty jesteś tym jedynym, który należy do Pana Jezusa? Auch du hast deine Aufgabe im Reich Gottes.
który by nie otrzymał tego zadania w Królestwie Bożym od Niego. Auch dich möchte der Herr Jesus benutzen für seine Zwecke. Również i Ciebie Pan Jezus chce używać w swoich własnych celach. Sei es für Gläubige, sei es für Ungläubige. Nieważne, czy będzie to służba wśród wierzących, czy wśród niewierzących ludzi. Sei es in einer äußerlichen Weise, vielleicht einem materiellen, körperlichen Dienst. Czy to też i w takiej służbie zewnętrznej, fizycznie widocznej, może też i materialnej. Oder sei es ein direkt geistlicher Dienst. Albo może bardziej w służbie duchowej. Aber er möchte dich, jeden von uns benutzen. Ale Pan chce każdego z nas wykorzystywać w tej służbie. Schade, wenn ich mich dazu nicht bereit erkläre. Wielka by była szkoda, gdybym nie zdecydował się, aby oddać się Jemu do dyspozycji w tej służbie. Wenn meine Familie, oder mein Arbeitsplatz oder meine Hobbys wichtiger sind als der Herr Jesus. Wielka szkoda, gdyby dla mnie ważniejszą była moja rodzina, moje miejsce pracy czy moje hobby. Das heißt ja nicht, dass wir nicht unsere Pflichten am Arbeitsplatz in der Familie treu erfüllen sollen. To wcale nie oznacza, że nie muszę wykonywać moich obowiązków wewnątrz rodziny i na miejscu pracy zawsze dokładnie i wiernie. Aber soll das der Inhalt meines christlichen Lebens sein? Ale czy tylko to ma być jedyną treścią mojego chrześcijańskiego życia? Der Jesus wartet auf dich. A Pan Jezus czeka na ciebie. Er spricht dich an, auch durch diesen Abschnitt heute. On przemawia do ciebie również poprzez słowa z tego przeczytanego urywku. Es liegen so viele Aufgaben vor deinen Füßen, fang einfach an. Tak wiele różnych zadań Pan kładzie ci przed twoimi stopami. Wysil się i podejmij je. Ich beziehe das jetzt mal, obwohl das nicht gemeint ist, auch auf etwas zweites. Ja chcę to zastosować, nawet jeżeli to tak bezpośrednio z tego urywku nie wynika, również też i na drugą rzecz. Wenn wir versammelt sind, sagen wir zum Brotbrechen, ist das natürlich nicht um einen Dienst auszuüben. Gdy na przykład jesteśmy zgromadzeni, aby na przykład łamać chleb, to nie jesteśmy tutaj zgromadzeni, aby fizyczną czynność wykonać. Aber ich bin immer traurig, dass die Beteiligung, das heißt der Vorschlag von Liedern oder das Beten, oft an ganz, ganz wenigen hängt. Ale ja zawsze jestem bardzo zasmucony, gdy udział w tej służbie duchowej jest bardzo często ograniczony do niewielkiej liczby braci. To znaczy tych, którzy podają pieśń, czy biorą udział w modlitwie, czy podają Słowo Boże. Bist du ein Bruder? Czy ty jesteś bratem? Nimmst du am Brotbrechen teil? Czy ty bierzesz udział w łamaniu chleba? Dann wünscht der Herr Jesus, dann freut er sich, wenn auch du aktiv teilnimmst an diesen Stunden. To Pan Jezus życzy sobie tego i z tego będzie się cieszył, jeżeli również i ty aktywnie będziesz udział brał w tych godzinach uwielbienia Jego osoby. Natürlich, wir müssen auch Zeit geben, damit dieser Dienst geschehen kann. Naturalnie, my musimy też i poświęcić swój czas, aby móc być użytym w tej służbie. Wenn ich alles an mich reiße, brauche ich mich nicht zu wundern, dass die anderen keinen Platz mehr haben. Ale również z drugiej strony, jeżeli ktoś jeden będzie takim szybkim, że będzie szybko brał udział w tej służbie, to czy mam się dziwić, że inni nie będą mieli miejsca? Aber lass dir Mut machen. Ein Gebet, darüber freut sich der Herr und die Geschwister auch. Ale daj się do tego zachęcić, aby wypowiedzieć chociaż krótką modlitwę, z której ucieszy się Pan, a również i pozostali wierzący. Die meisten von uns beten doch auch laut zu Hause, sagen wir mit der Familie. Mam nadzieję, że większość z nas głośno modli się również w swoich domach, wewnątrz swojej rodziny. Und wenn nicht, dann mach es allein in deinem Zimmer laut, damit du dich einmal gehört hast beim Beten. A jeśli tego nie czynisz, to przynajmniej spróbuj, aby w twoich modlitwach sam na sam z Panem modlić się głośno, abyś usłyszał swój własny głos. Die Jugendstunde ist übrigens auch eine gute Möglichkeit, lautes Beten zu lernen.
Również też i godzina młodzieżowa jest dla braci dobrą okazją, aby nauczyć się wyrażać głośną modlitwę. Aber wenn der Herr uns dann benutzt hat, ale jeżeli Pan nas użył do tego, dann lasst uns nicht auf uns selbst sehen. To nie chciejmy tylko na siebie samych spoglądać. Nicht zu meinen Wunders, was wir getan haben. I nie podziwiać tego, co sami żeśmy dokonali. Paulus sagt, dass das, was hinter ihm war, für Verlust, für Dreck achtete. Paweł napisał, że on wszystko to, co on zostawił za sobą, potraktował jako stratę i jako śmieci. In Philippa 3 zeigt dass nur nach vorne schaute. W Filipian w trzecim rozdziale napisał, że on tylko do przodu spogląda. Selbst geistliches Wachstum, was bei ihm ja ohne Zweifel vorhanden war. Nawet ten duchowy wzrost, który bez wątpienia u niego obficie występował, war nichts, worauf er zurückschauen wollte. To nie był tą przyczyną, która by skłaniała do tego, żeby spoglądał wstecz. Er sah, wir haben das gebetet auf den Herrn Jesus und da wollte sein, sollte sein Blick bleiben. On ciągle spoglądał na Pana Jezusa, co żeśmy też i w naszej modlitwie wyrażali, i jego spojrzenie ciągle było na niego skierowane. Auch wir wollen nicht auf unseren Dienst sehen, sondern wollen Christus verherrlichen und weitermachen. I również my nie spoglądajmy na tą służbę, którą z łaski Pana pozwolił nam wykonać, tylko spoglądajmy na Niego i tą służbę dalej wykonujmy. Der Jesus entlässt die Volksmenge. Czytaliśmy o tym, że Pan Jezus rozpuścił tłum ludzi. Das ist auch schön. To też jest piękną rzeczą. Der Jesus hat ihn nicht einfach laufen lassen. Pan Jezus nie odszedł tak po prostu od nich. Er hat sie persönlich entlassen. On ich osobiście opuścił, czy jakby powiedzieć, pożegnał. Man könnte sagen, verabschiedet. Można by powiedzieć, pożegnał się z nimi. Er stand da und hatte für jeden ein Wort der Liebe. On stanął i z pewnością do każdego miał skierowane słowo pełne miłości. Ihm waren auch die Mengen, das waren 5000 Leute, war nicht egal. Dla niego ten tłum ludzi, 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci, to nie było rzeczą obojętną. Er hatte ein Herz für jeden. Bo on miał serce otwarte dla każdego. Ein schönes Beispiel für uns, wie wir miteinander umgehen. Jest to również wspaniały przykład dla nas, jak mamy między sobą postępować. Habe ich Interesse an meinem Bruder, an meiner Schwester? Czy ja w ogóle jestem zainteresowanym osobą mojego brata, mojej siostry? Gehe ich ein auf die Bedürfnisse der anderen? Czy ja w ogóle staram się wniknąć w potrzeby drugiej osoby? Oder ist mein Blick immer nur nach innen, auf meine Person, auf meine Familie gerichtet? Albo może moje spojrzenie jest tylko skierowane do mojego wnętrza, na moją własną osobę, na potrzeby mojej własnej rodziny. Hier sehen wir einen, der sich um die anderen gekümmert hat, nicht um sich. Tu oglądamy kogoś, który troszczył się o innych, a wcale nie troszczył się o siebie. Und das wird auch deutlich, wenn er auf den Berg geht. I jest to dobitnie widoczne, gdy wszedł na tą górę, um zu beten. Aby się modlić. Für wen? Za kim się modlić? Für die anderen. Za innymi. Für die Jünger. I za uczniami. Die jetzt in dem Sturm auf dem See waren. Którzy teraz znajdowali się w czasie burzy na tym jeziorze. Im Markus Evangelium heißt es ausdrücklich, dass sie notleiden sah. W Ewangelii Marka jest napisane dobitnie, że on widział ich, jak się męczyli w tej łodzi. Dem Herrn Jesus ist deine Situation überhaupt nicht egal. Panu Jezusowi nie jest obojętna sytuacja, w jakiej się znajdujesz. Und er sieht jeden einzelnen von uns und beschäftigt sich mit ihm. I on widzi każdego pojedynczego z nas i on zajmuje się nami. In Römer 8 und auch Hebräer 7 lesen wir, dass sich im Himmel für uns verwendet. W Rzymian w 8 rozdziale i w Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy o tym, że on się wstawia za nami w niebie. Ich gebe zu, dass ich keine Vorstellung habe, wie das eigentlich geschieht im Himmel. Trudne jest to wyobrazić sobie, jak w jaki sposób się to dzieje w niebie. Es wäre seltsam sich vorzustellen, dass der Jesus jetzt auf den Knien vor dem Vater da läge. Byłoby to niewłaściwym wyobrażeniem, gdybyśmy myśleli, że Pan Jezus teraz na kolanach błaga o to swojego Ojca. Aber er kümmert sich vom Himmel aus, von dem Berg aus, um dich und um mich.
Ale on właśnie z góry, z nieba, on troszczy się o ciebie i o mnie. Er sieht deine Situation. On widzi twoją sytuację. Vielleicht hast du den Eindruck, kein anderer versteht deine Nöte. Może ty odnosisz takie wrażenie, że nikt inny nie rozumie twojej biedy. Deine Bedürfnisse. Nie zna twoich potrzeb. Deine Angst, deine Einsamkeit. Twój strach, twoją samotność. Aber er ist da. Ale wiedz, on jest. Er sieht dich nicht nur. On nie tylko ciebie widzi. Er kümmert sich auch um dich. On troszczy się również o ciebie. Unsere Zeiten sind wirklich in seiner Hand. Nasz czas życia rzeczywiście jest w jego dłoniach. Du verstehst eine Situation nicht in deinem Leben? Ty może nie rozumiesz sytuacji, jaka się pojawia w twoim życiu. Und manche Krankheit und manchen Weg Gottes mit uns können wir nicht verstehen. I niejednej choroby, i niejednej trudnej drogi, jaką Pan nas prowadzi, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wir haben bei uns in der Umgebung einen jungen Familienvater. W naszej okolicy mamy takiego młodego ojca rodziny, zwei kleinste Kinder, mającego dwoje maleńkich dzieci. Er hat Krebs. Er hat die Krebserkrankung. On zachorował na raka. Und es scheint zu Ende zu gehen. I wydaje się, że jego koniec jest bliski. Das ältere Kind ist gerade mal zwei Jahre. Najstarsze jego dziecko dopiero co dwa latka skończyło. Kann man diesen Weg Gottes verstehen? Czy można zrozumieć tego rodzaju drogę Bożą? Ich nicht. Ja nie mogę. Aber da ist einer im Himmel, ale jest ktoś taki w niebie, der versteht das nicht nur, który nie tylko to rozumie, der lenkt die Dinge nicht nur, który nie tylko kieruje tymi wszystkimi rzeczami, der lässt das nicht nur zu, który nie tylko wszystkie te rzeczy dopuszcza, sondern der ist beschäftigt mit dieser Familie. Ale jest ktoś taki, który zajmuje się tą rodziną. Er sieht ihre Nöte, on widzi jej biedy und er ist bei ihnen. I on jest razem z nimi. Zurückblickend, zurückschauend, verstehen wir dann doch manches. Spoglądając wstecz, czasami zdarza się, że niejedną rzecz zrozumiemy. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 6 Jahre alt war. Ja straciłem mojego ojca, gdy miałem 6 lat. Und in der Situation hat meine Mutter, haben wir das als Familie nicht verstehen können. I będąc w tej sytuacji, w tamtym czasie, ja, ani moja rodzina, ani moja mama nie rozumieliśmy tego. Aber wenn man zurückschaut, dann erkennt man doch die Weisheit und die Liebe Gottes selbst in solch schweren Umständen. Ale gdy spojrzy się wstecz, to można czasami zobaczyć miłość Bożą, jaka właśnie z takiej sytuacji również też i wypływa do nas. Wenn du das heute erlebst, vergiss nicht, der Meister ist da. Jeżeli coś takiego dzisiaj przeżywasz, to wiedz o tym, twój mistrz jest zawsze obecny. Er ist nicht nur dein Meister, on nie tylko jest twoim mistrzem, sondern auch der liebende Hirte. Er ist auch der liebende Hirte. Ale on również jest tym miłującym pasterzem. Und auch wenn wir den Eindruck haben, die Not ist jetzt übermäßig. I nawet jeżeli my teraz mamy odczucie, że ta bieda jest już ponad miarę nie do zniesienia. Ich kann das nicht mehr ertragen. Nie mogę już więcej temu podołać. Dann vergiss nicht, der Jesus kommt. To nie zapominaj nigdy o tym, Pan Jezus przyjdzie. Wir lesen, dass er in der vierten Nachtwache kam, Vers 25. Czytaliśmy o tym w wierszu 25, że on przyszedł o czwartej straży nocnej. Manchmal habe ich gedacht, jetzt ist doch die vierte Nachtwache. Czasami ja myślałem sobie, teraz jest właśnie ta czwarta straż nocna. Aber das müssen wir dem Herrn überlassen. Ale my zostawmy to raczej Panu. Wann in deiner Situation die vierte Nachtwache ist, er weiß das. Kiedy następuje w twojej sytuacji ta czwarta straż nocna, to on najlepiej wie. Und auch wenn die Jünger mit Sicherheit in der zweiten, in der dritten Nachtwache gedacht haben. I nawet jeżeli uczniowie w drugiej i w trzeciej straży nocnej o tym myśleli. Jetzt können wir endgültig nicht mehr. I mówili do siebie, już dalej nie podołamy temu.
hat der Herr ihnen doch Kraft gegeben bis zu dem Augenblick, wo er wirklich kam. To jednak Pan dał im tyle siły, aby wytrwali aż do momentu, w którym on przyszedł o czwartej straży. Das gilt auch für uns. I to obowiązuje również nas. Der Herr kommt. Pan przyjdzie. Manchmal haben wir wie die Jünger gar nicht gemerkt, dass er schon längst unterwegs war zu uns. Czasami też i tego w ogóle nie zauważamy, tak jak i ci uczniowie w ciemności tej nocy, że Pan już długo był w drodze do nich. Dass er schon neben uns lief. Że on może obok nas teraz idzie. Oder um dieses Gedicht Spuren im Sand einmal aufzugreifen. Nochmals. Um dieses Gedicht Spuren im Sand einmal aufzugreifen. Was ist das Gedicht? Ist ein Gedicht. Jeden też i wiersz mówi o tym, że aby rozpoznać ślady stóp jego na piasku, wo jemand geträumt hat von schwierigen Situationen, gdy ktoś w tych trudnych sytuacjach swojego życia o tym już śnił und sah da die Spuren im Sand, i widział te ślady jego stóp w piasku pustyni und fragte den Herrn, ja, wo warst du denn? I pyta się Pana, a gdzie ty przebywałeś? Gerade Spuren, die besonders tief waren in den schwierigen Zeiten. A były to ślady, które były głęboko odciśnięte w tym okresie czasu. Und da war die Antwort des Herrn. I wtedy usłyszał odpowiedź Pana. Da warst du nicht allein, da habe ich dich getragen. Deshalb sind die Spuren so tief. Ty nie wiesz o tym, ale ja w tym momencie ciebie niosłem. I to dlatego ślady moich stóp są tak głęboko odciśnięte na piasku. Er ruft auch dir und mir zu, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. I on zwraca się do nich teraz, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Nur ein kurzes Wort noch zu Petrus. Jeszcze krótkie słowo, co dotyczy Piotra. Petrus hatte einen freudigen Glauben. Piotr posiadał bardzo radosną wiarę. Und er sagt nicht, wenn du jetzt auf dem See bist, dann laufe ich zu dir. I on nie powiedział, że jeśli ty jesteś na jeziorze, to ja pójdę do ciebie. Sondern Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen. Nie, on powiedział, jeżeli Panie, to ty jesteś, to ty mi każ przyjść do siebie po wodzie. Sein Glaube erweist sich dadurch, dass er kommen will zu dem Herrn. Jego wiara objawiła się w tym, że on chciał przyjść do Pana. Aber er sagt dem Herrn, du musst mir das sagen. Ale on musiał to najpierw Panu powiedzieć. Vielleicht ist der eine oder andere auch vor einer Herausforderung seines Lebens. Może ktoś z was jest akurat przed wielkim wyzwaniem w swoim życiu. Und er spricht zu dem Herrn, wenn du das willst, dann sage komm. I mówisz do Pana, jeżeli ty chcesz, to powiedz mi przyjdź. Der Jesus sagt, komm hier. I Pan Jezus powiedział, przyjdź. Aber gehen muss Petrus. Ale pójść musiał Piotr. Und das ist eine Situation, die keiner von uns bisher erlebt hat. I to jest taka sytuacja, którą żaden z nas dotychczas nie przeżył. Aus der Sicherheit des Schiffes auszusteigen. Aby wyjść właśnie na zewnątrz z tego bezpiecznego miejsca, jakim wydaje się wnętrze łodzi. Und auf das Wasser zu gehen, das dich nicht tragen kann. I pójść po wodzie, o której dokładnie wiesz, że ona ciebie nie uniesie. Petrus hat das getan. A Piotr to uczynił. Der erste Schritt, wo er mit dem ersten Fuß rausgegangen ist, das war nicht das Entscheidende. Pierwszy krok, który rozpoczynał się od postawienia stopy na tej wodzie, to nie był decydującym. Ale zakończenie tego kroku, gdy miał postawić drugą stopę na tej wodzie, wtedy nie miał już zabezpieczenia. Tylko jedno. Miał Pana Jezusa przed sobą. I miał spoglądać na mistrza. Ein Bruder hat einmal geschrieben, pewien brat kiedyś napisał tak. Warum machen wir so wenig Glaubenserfahrungen wie hier bei Petrus, also wie Petrus hier das tut? Dlaczego tak rzadko doświadczamy takich przeżyć wiary jak tutaj Piotr? Weil wir nicht bereit sind, dass die Sicherheit des Festhaltens des Schiffes
einmal zu verlassen. Dlatego, że nie jesteśmy gotowi, aby opuścić to bezpieczeństwo, które zapewnia nam wnętrze łodzi. Das können wir nur tun, wenn wir den Herrn vor uns haben. Ale jesteśmy to oczywiście w stanie uczynić tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli Pana przed sobą. Aber wenn wir das haben, dann können wir auch gehen. Ale jeśli będziemy go mieli, to i możemy pójść. Ich weiß nicht, was vor dir vielleicht an Last liegt oder Herausforderung. Ja nie wiem, co może teraz przed tobą spoczywać, jaki ciężar albo jakie wyzwanie życiowe. Geh einmal diesen Weg mit dem Meister. Idź tą drogą, ale razem z twoim mistrzem. Das, was Petrus erlebt hat, hat kein anderer Jünger erlebt. To, co przeżył Piotr, to nie doświadczył żaden inny uczeń. Sie hätten alle zu dem Meister gehen können. A przecież oni wszyscy mogliby przyjść do mistrza. Aber einer hat es getan. A tylko jeden to dokonał. Und hat eine Glaubenserfahrung mit dem Herrn gemacht. I tym samym on dokonał takiego doświadczenia wiary razem z Panem, die gewaltig war. Co jest naprawdę ogromne. Er war im Glauben dann auch schwach. On również we wierze był słabym. Aber hat er Jesus ihn untergehen lassen? Ale czy Pan Jezus pozwolił na to, żeby on zatonął? Nein, seine Hand war da. Nie, jego wyciągnięta dłoń była obecna. Seine Hand ist auch für dich da. Również i jego dłoń jest obecna dla ciebie. Vielleicht ist das eines der Dinge, die Petrus am längsten in Erinnerung hatte. I może być tak, że to było zdarzenie, które Piotr zachował najdłużej w swoim życiu w pamięci. Einen solchen Griff des Meisters hat kein anderer erlebt. Tego rodzaju uchwyt mistrza żaden inny człowiek nie doświadczył. Auch als er im Glauben versagte, war die Liebe und die Kraft und die Hand des Herrn für ihn da. Nawet jeżeli on zawiódł we wierze, to miłość Pana była dla niego, siła i moc Pana była dla niego. Und das gilt auch für dich. I to obowiązuje również dla ciebie.